wkurwiam się na tą koleżankę. Mam nadzieję, że. Ale że nie o będzie. co, o, czek, o co się wkurwiasz? Że ona, że wiedzi, że to sprawa jest kurde, no, nie, ja chcę, zaginął w tej Dąbrowie, słuchaj, niby poszukiwania trwały kilka dni, po trzech dniach samochód znaleźli, po dwóch dniach samochód, a ciało po jeszcze tam iluś dniach. Ale tam nikt nie szukał, kurwa. Żadna lokalna policja, żaden sołtysi lokalni, żadna straż, żadnych poszukiwań nie było. To ty ściema jakieś farmazony tam, kurwa, pierdolone. Dokładnie. No dokładnie, no. Dokładnie, bo to jest wszystko ściema, bo całkowicie inaczej to wyglądało. No ja nie wiem, jak to wyglądało. No nie wiem, może ty masz wiedzę większą, ja nie wiem, jak to wyglądało. Chłopak się boi. I tyle. Co mam ci więcej powiedzieć? Michał się boi, czy Przemek się boi? Chłopak się, kurwa, boi, jak to wszystko wyglądało. I tyle. Przemek się boi. Nieważne. No to no Przemek ci mówi, że on był na tej poszukiwaniu. Nie, on nie był, ktoś tam był. Że jakieś ten. Nagrania jest, czy ktoś tam gdzieś tam wstawił na grupie tajnej. Tutaj znaleźli ciało niby, ale że znaleźli po policji coś było. I tak nie wyciągniesz ode mnie informacji, więc dobra. Ale ja, kurde, no to. No bo słuchaj, no Emilia no, się zainteresowała, bo się interesują sprawy kryminalne i tutaj nikt o niczym nic nie wie, policja nie ma, żadnej notatki nie było żadnej, nie było w bazie danych, że było kurwa zaginięcie, zgłoszone, nic nie było kurwa. Do Emilii nie miałem pretensji od momentu, kiedy zaczęła się czepiać Przemka, drugie dno. Bo wiedząc o tym, co ja wiedziałem i ona w ogóle nie wiedziała o tym, że czepia się, chłopak był pijany, naprawdę był, ale powiedział to, co mógł powiedzieć, dlatego tak kluczył i dlatego z kolei Emilia wyczuła, że on tam coś kurwa przekłamuje, a to tak nie było. No ale słuchaj, Przemek też tam nic nie powiedział, poza tym, co te informacje na NWK były, zgłosili zaginięcie, ale to było, tam było, że ojciec zgłosił, a Przemek mówił, że myśmy zgłosili z tej grupy. Ale że Przemek powiedział, że ktoś nam powiedział, że gdzieś tam mają jechać szukać, gdzieś tam w tym miejscu i tam znaleźli coś, no. Ale to bo tylko tego, ci ludzie, tego, bo słuchaj, jak ktoś zaginięcie jest takie, czy coś, zgłoszenie, to przecież lokalna społeczność, to jest policja, jakaś kurwa straż, leśnicy, powinno szukać, tam nic nie było w tych wioskach, kurwa, nic nie wiedzą okolicznych, co tam się stało. Żadnych, kurwa, lokalnych mediach. Jakby gdzieś u ciebie, nie wiem, u ciebie w sąsiedniej, nie wiem, mieście, wiosce mieszka, znaleźli ciało gdzieś w lesie czy coś, od razu by było w lokalnej prasie czy coś, każdy by wiedział coś, a to nic nie było, nic, kurwa, nic nie wie. Że jakieś ciało znaleźli. Czaisz to? Kurwa. No taka jest prawda, no kurwa. Gabrielu, w którym ty kurwa świecie żyjesz? Chyba na pewno nie w tym wymiarze. No nie, ja wiem, ty w jakim kurwa żyjesz. No tam, gdzie z reptilami wódę pijesz, kurwa, no. Bo kurwa. No taka jest prawda. No sołtys z tej wioski. Sam jest ciekawy sołtys, kurwa. Jest też straży działa, że takie coś miało miejsce, kurwa, tutaj w jego wiosce, no. A on nic nie wie, kurwa, no. Czaisz to? I tam ludzie też nic nie wiedzą, kurwa. Może zmieńmy temat, słuchajcie, bo... Nie, ale to jeszcze zrobię to w sposób oględny. Nawet nie wiesz, kto przemywał wodą telefony Michała Żylikowskiego. Tyle. I wierz mi, że dla mnie osobiście jest to strata i dlatego to tak przeżywamy NWK 24, bo nie te chuje, co w tym momencie przejęły tu po Michale, że tak powiem, kanał, bo mam wyjebane na nich, ale moja bliskość z Michałem Żylikowskim pozwoliła na to, żeby dowiedzieć się
pewnych rzeczach i wymusiłem na pewnych osobach, sam musiałem wymusić na pewnych osobach, w jaki sposób to wszystko wyglądało. Bo chciałem się sam poprzez moje mentalne zdolności połączyć się, kurwa, z nim. I nie mogę. No i nie mogę. I stąd ta machina ruszyła. I tak naprawdę... Ty się z nim próbujesz połączyć po śmierci? Akurat mam takie możliwości. No ale wiesz, jeżeli został skremowany, a nie minęło 9 dni, no to prawdopodobnie mogło być tak, że dusza mogą umrzeć razem z ciałem, a jeszcze dodatkowo wiem. Popalić trochę. Tak, wiem o tym. No jest mi przykro. Jest mi, kurwa, bardzo przykro i jest mi przykro w ogóle, że się kłócimy tutaj, tu i teraz na internecie, ale dokładnie tak życie wygląda. Dokładnie tak jest. Nigdy nie ginie dusza. Dokładnie nigdy nie umieramy. I chciałem to wszystkim powiedzieć, w 100% jestem pewny, bo sam przez to przechodziłem, więc tutaj jeżeli ja, temat... Bo ja kiedyś rozmawiałem, mam taką znajomą, która ma takie zdolności, że widzi jakby, tak, więcej. I na przykład kiedyś z nią na ten temat rozmawiałem, ona dosyć dużo ma na ten temat wiedzy i podobno są dwa rodzaje. Bo to jest też tak, że masz, tak jak tutaj według starosłowiańskiej wiary, to masz jak gdyby tą duszę podzieloną na dwie części. Czyli masz tą taką świadomość, a druga to jest ta, która odpowiada za oddech, za tchnienie. Czyli na przykład jak się mówi, że jak ktoś wydzielą ducha, no to, że tak powiem, ta dusza umiera i podobno właśnie dusze się dzielą na takie... Dusza ciało umiera, tak. Ale też podobno dusza może umrzeć, a są dusze, Poczekaj chwilę. Które nie umierają. I właśnie są takie dusze, które na przykład później się gdzieś pamiętają, a są też takie dusze, które się jak gdyby umierają, ale później powstają przy narodzinach, Przerwę chwilę, bo to ty mówisz, to jest duch i dusza, to odróżnić trzeba, że duch, że to tchnienie, nie? To jest tak, duch właśnie. A dusza to jest co innego. Nie, duch i dusza to jest, według mojej oceny, jest to samo, tylko że tutaj patrząc z perspektywy, jak już wyjdziesz z ciała jako duch, to są jeszcze inne wymiary i tutaj na tym to polega. Te przeinaczenie. O. Po prostu się wchodzi w inne wymiary. Dla innych jesteś niewidoczny, nawet z perspektywy ducha, ponieważ wchodzisz na inne wymiary. To jest cykl. No jest koło samsary tak zwane, tak? To reinkarnacja. Dokładnie. Że się to reinkarnuje. Każda dusza ma indywidualnie jak gdyby tam ten swój cykl, nie? I chciałem po prostu poznać prawdę. Chciałem się z nim połączyć, kurwa, i nie mogłem. Prosiłem go, kurwa, nawet o to. Prosiłem, kurwa, innych mocodawców, kurwa, co mają, może według mojej oceny mieli takie możliwości, kurwa, ale nikt, wszyscy mi odmówili nagle. No bo może żyje. Bo tu Katka napisała. Gdyby Michał żył, to bym go wyczuł. Katka napisała, ja nie wierzę, ja że pamiętam, nie ja żyje. Pamiętam kolegę, w Poznaniu go, wiesz, obrócili, kurwa, i znalazł się, wiesz, na tej ulicy, kurwa, reptylian, wiesz, tak zwanych. O tym Edwinie mówisz, sponsernych? Tak, to dokładnie. Co wiesz o Edwinie? Dodatkowo. Nic. Nic nie wiem o Edwinie, wiem tylko chyba, że przypadkowo lub miał do czynienia już z poprzednich, że tak powiem, wcieleń z rasą reptyliańskim i tyle, ale to tak ciężko to przepierdolić przez ludzki umysł, bo wszystko tam działa na zasadzie myśli. No nie? Tutaj wystarczy, że na kogoś popatrzysz, kurwa, już wszystko wiesz o nim. I nawet te złe i negatywne rzeczy, co zrobił poprzednich, że tak powiem, wcieleń, to jest, działa na zasadzie mechaniki, machina. To wszystko przechodzi, po prostu wiesz,
I tyle. Z kim masz do czynienia? Ale pamiętasz, jak miał tę sesję z Dorotą, to przecież było tak, że miał tą ochronę, był jeden z niewielu, miał tą zbroję, miał być niezniszczalny prawie, że. Ale słuchajcie, nie bierzecie pod uwagę tego, co publikował i jakim był zagrożeniem dla publikował niewygodne tematy o prokuratorach. No i co? I dla bezpieczeństwa, słuchajcie, no po co miał dalej to kontynuować? Miał zadanie przyznane, w pewnym momencie super się realizował, uwagę skupiał, bo tam, gdzie jest nasza uwaga, tam jest kierowana nasza energia. Ktoś się karmi nie tylko adenochronem, ale też i naszą energią, tak? I my się zamiast skupić na tym właśnie jak energetycznie po prostu z poziomu serca rozpierniczyć właśnie te szatańskie właśnie ich obrzędy i te rytuały, znaczy, tak? To my po prostu słuchajcie, Michał tworzymy tą energię. Michał bardzo poruszał niewygodne tematy, w miarę się w tym dobrze poruszał, tak, że nie usuwali mu tego kanału. Ja na przykład tak bardziej agresywnie działałem, to mi usunięto w sumie 30 kanałów. W sumie odkąd Biden został prezydentem, cenzura bardzo, że tak powiem, poszła do przodu, jeżeli chodzi o YouTube'a. Ze względu na byle jaki powód potrafili wywalić kanał. Więc on i tak się długo trzymał, trzeba powiedzieć, nie? Z tymi tematami. Natomiast rzeczywiście poruszał tematy, które były bardzo niewygodne. I co najważniejsze? Znaczy, niewygodne rozumując, że mając na myśli wiesz, prawdziwe, tak jak wiesz, ruszył też jednego człowieka, który nie był ruszać i go męczyć, bo ten człowiek już nieraz, że tak powiem, zlikwidował swojego przeciwnika, nie? No i to, ale ja wam powiem tak, i tutaj u Gabriela na kanale, powiem tak, Michał też się obawiał. Mówi tak, Brian kurwa wie, mówi, że robię pewne rzeczy, mówi kurwa, ja mówię, kurwa, mówię, może lepiej, chciałem zasugerować, mówię, może lepiej kurwa odpuść, mówię, ale on kurwa mówi, że nie, mówi, on jest kurwa wojownikiem, on mówi kurwa nie odpuści. Jeżeli kurwa. No i sobie zresztą, sam zaszczepiłem, żeby się nigdy nie poddawał w niczym. I to nie ma. To też ja i dlatego tak emocjonalnie do tego podchodzę, bo ludzie nie wiedzą, co nas słuchają teraz na internecie, co on mówił. I tutaj Gabriel też nie powinien mieć do mnie pretensji o to, że ja w ten sposób emocjonalnie podchodzę do tego, bo czym nas, że tak powiem, różni nas od innych spoza i wewnątrz, że tak powiem, ziemi? Emocje. Emocje są najważniejsze. Emocje swoje pokazałeś, jak Emilię. Pokazałeś swoje emocje. Przyznaję się, tak, biorę to kurwa na klatę. No to przeprosić może te wypada kobiety. Nie ma takiej możliwości do momentu wtedy, kiedy nie wyjaśnią oni sobie sprawy i tyle. Ja tylko i wyłącznie jestem pośrednikiem. Ale czekaj, kurwa. Słuchajcie. Bo ja nie czaję, kurwa.